Cześć, z tej strony Tybek. I jak widzicie, jesteśmy w obozowisku Roacha. Przed chwilą mu ostro wpierdoliłem. I Bratsław. Ćwiczysz dalej? Nie, innym razem nie chcę się z tą bić na razie. Nie wiem, myślałem, że coś tu znajdę ciekawego. To jest chyba Zoltan. Co on ma? Witaj, Geralt, w nie moich skromnych progach. Witaj. Ach, serce się raduje, jak z morza obcych gęb wypływa twój stary znajomy pysk. Zajebiście, kurwa. Ty krzaki sięgają prawie po brodę. Nie chcę się z nim gadać. Momencik, sprawdzałem godzinę. Tu się nic nie dzieje, nie wiem, z Roachem chyba nie mogę. Nie mogę gadać. Chcę zobaczyć. O, tak, zbieramy wszystko, oczywiście. Muszę jeszcze znaleźć zioma odpowiedzialnego za sprzedawanie czegoś takiego jak skóry, utwardzane skóry, ćwiekowane skóry, bo wydaje mi się, że znacznie bardziej się opłaca właśnie kupować tego typu rzeczy niż samemu je robić. Co jest niestety smutne, ale prawdziwe. Karabela. Karabel. A u nas to było tak, że w obliczu klęski wcielali do armii całe wsie z zaborów. Pogadamy z Roachem. Przyszedłeś do nas na przeszpiegi? Niby dla kogo miałbym szpiegować? Dla Henselta, dla Detmolda. Podobno cię wynajęli. Tak się składa, że mamy zbieżne interesy, ale nie martw się. Obserwacja Vernona Rocha do nich nie należy. W takim razie, co cię do nas sprowadza? Jak nie będzie nic na żółto, a może. Co porabiasz, Vernon? Nic, o czym warto by gadać. Czekam na rozwój wypadków. Jak wszyscy zresztą. Tak, jak wszyscy. Może przestań czekać i zacznij działać. Moi ludzie przeczesują teren w poszukiwaniu Leto. Ten jakby się zapadł pod ziemię, to co mam robić? Powiedz lepiej, co u ciebie. Ej, co? Nie nudzę się. Muszę zdjąć klątwę mgły duchów, cofnąć przekleństwo Sabriny i dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem przeciwko Henseltowi. Nigdy bym nie pomyślał, że tak gorliwie będziesz wspomagał Henselta. Przypadkowo mamy zbieżne interesy. A jaki ty możesz mieć interes w tropieniu spisku? To wszystko jest ze sobą związane. Jeżeli nie rozwiążę zagadki spisku, nigdy nie zdejmę klątwy i nie przypomnę sobie mojej przeszłości. Swoją drogą ciekawe, kto stoi za tą intrygą. Na razie odkryłem miejsce, w którym spotykają się spiskowcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, chodź ze mną. To byłby duży błąd. Kapitan wojsk temerskich nie może mieszać się w wewnętrzne sprawy innego państwa. No patrz, ja myślałem, że za to ci płacą. Aj, cięty Wiedźmin, cięty Geralcik. Wojewoda mówi, dobra. Rzadka kupa nie żołnierz, ale jak się kawaleria po nich przejedzie, to może chociaż trochę jeszcze ważę. Co bym chciał tutaj zrobić? Sprawdźmy mapkę. Tu mogę chodzić po tych rzeczach. Ale chciałbym się iść sprawdzić na arenę. Tak, to jest to. Dziwnie się w życiu układa. Sprawdźmy jeszcze tych kupców, bo już raz z nimi gadałem, ale... Kto? Sprawdzić, czy nie mają. Na pewno. Okej, ten nie ma. Ponieważ jeżeli znajdę taki sklep, to one się same uzupełniają w czasie. Handlujmy. On nie ma. Ten kupiec tajemniczy na wzgórzu chyba też nie ma. Interesować się sprawami. Żeby nie także chujowo. Rzemiosło, nie, on ma tylko runy do mieczyka. To lipa, lipa! Kurde, jak ja nie lubię tej części w Wiedźmin, trzeba łazić i po prostu szukać wszystkiego. Tu będzie... O, tam jest potwór. Ja idę, zabijam. Queen. O kurde! Grubo, grubo! Nie powiem, ciachają ostro. Boże, czemu one są takie mocne? Ja pierdolę. Może zniknie. Strasznie ciężko się ich unika, oni mają takie skoki czy cokolwiek. I zignij, igni! Jest, pal się gnoju! Z prawego go. Jeszcze jeden gdzieś był. Wybuchają, oh my fucking god. Queen pod rękę. Zobaczmy. Krew.
Czemu na nim jest oko? Pewnie pochodnia leży, czy coś takiego. Schowaj już mieczek. Schowaj, schowaj, wiedźminku, schowaj. Grzeczny wiedźmin. Nie wiem, czemu jest oko tutaj takie na ziemi? Pokers. Nie mogę nic zrobić z nimi. Za to znowu idą potwory. Nekery. Jak miło. Ci starzy znajomi. A idę tnę to dalej i za chwilę pójdę na rękę. Co momencik. Wytniemy pierw tutaj w tych polach wszystkie te nekery. Neker wojownik. Ciach. Okej, leży. Przeszukaj. Wszystko z nim zbieramy. Interesuje mnie właśnie to coś, co tutaj stoi. Co to jest? Obejrzyj. Uwaga, sporty to... O kurwa. Po nekerze. Nie dokończyłem czytania, więc wracamy i doczytamy sobie. Schowaj mieczyk. Schowaj mieczyk. Grzecznie. Sportretowany tutaj człowiek nieznanego imienia prowincji, poszukiwany jest żywy lub martwy, a to Leto jest. Dobra. Jak to jest Leto, to nieważne. A mogę tu chodzić między tymi polami, tak żeby pod samy ten podejść? Może tu jest coś ciekawego schowanego? Palisada. Dobrze. Czy coś jeszcze tutaj znajdę? Tu to dziwnie wygląda. Pewnie jest jakiś krąg mocy czy tak. Tak jest! Skąd ja to widziałem? To jest mnie haksior. Idę powalczyć na arenie. Kur! Znowu kamień! Ten co? Men? Nie da się z nim pogadać. Może w środku znajdę kogoś odpowiedzialnego za takie bajery. Rzemieślniczy staw. Po prawej stronie jest jeden, a to jest kwatermistrz chyba. Nie wiem, gdzie jest ten główny ziomem. A ty ciągle mony wsuchasz. Bo nie ten? Widzę dobrze. Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do... Król tam siedzi. O, ktoś walczy. Chce walczyć. Simo. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Dobra, chcę udział wziąć. Możemy zacząć turniej? Gotowy? Tak, jestem ready. Gotowy. Ready! Zatem zaczynajmy. Dawaj mi go! Oh, dawaj. Wiedźmin Geralt z Rivii. No, Evis, poddaj się. Zmierzy się Chłanie. Ze szlachetnym Gwydionem! Super. Queen. To było tyle, jeżeli chodzi o Queen. Może Ard? Co? Ciosy z same plecy. Znowu Queen. Spróbujemy go złapać. O. Hyc o podłogę, no. Hyc. Widzicie jak biło? Ale kombosy lecą. Boże, co gość jest twardy. Co gość jest kurwa twardy. A macha jak zapałkami tymi dwoma rzeczami. Ale... Ej, zginę! What the fuck? Kartaczami w niego. O kurwa, już nie ma. Jest grubo. Dobra. Przyjmę taktykę unik i dziobnięcie. Dobra, nie wychodzi tak jak chciałem. O, poddał się. Dobrze. Poddaję się. Haha, wygrałem. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś.
Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. Zobaczmy. Życie się szybko regeneruje. Ja bym walczył dalej. Skąd się tu wziąłeś? Turniej. Dawaj, chcę wziąć udział w turnieju. Możemy kontynuować turniej? Gotowy? Jasne. Gotowy. Zatem zaczynajmy. Zaczynajmy. Wiedźmin grubo. Stanie w szranki. Samu. O, moment, może ja mam jakiś... Przecież ja mam... O kurde, patrzcie tylko państwo. Jaką ja tu mam po prostu kawalierę. Srebrny na razie schowam. Mega się cieszę, że koleś jest w jebanej tarczy. Po prostu kurwa zajebiście. Jeden będę łapał pasożytów. No dawaj, dawaj, no chodź. Stwierdzam, że Irden jest... Very, very good. Good choice. Jeżeli ci tak lejtowo załatwiać. No, wejdź Irden. Dobrze. I z prawego cały czas, z prawego, póki mu nie zejdzie. Jeszcze jeden Irden. Come on, come on, come on. Takie bomby lecą, a oni nic, no. Twarde są szczypiory, strasznie. Nie móc w skoku. Czemu ja go, kurwa, srebrnym mieczem biję? Ja pierdolę. Teraz strzegłem w prawym dolnym rogu. Śmierdzi, jest efektywny przeciw ludziom. No zajebisty ze mnie jest człowiek. Stalowy, dawaj. No, to teraz się pobijemy. Może nie w tarczę. Dobra, sprawdzimy to teraz. Chodź, kurwa, no chodź. Kurwa, nie jest tak jak myślałem. Spróbujmy jeszcze raz. No, teraz przynajmniej piszę tam jakieś obrażenia, że zadaję. No, przynajmniej coś. Ignią go spróbujemy. Potem na koniec kombosa. Chociaż się poddę zaraz, powinien. O, nie zdążyłem jeszcze z Ignim uszczelić. Co za słabiaki? Geralt! Yeah! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do... Dobrze, dobrze, już jestem gotowy. Dawaj, następnego, ja sieczę. Sejwik szybki. Turniej rycerski. Dawaj, chcę wziąć udział. Możemy kontynuować turniej? Gotowy? Tak. Gotowy. Zatem zaczynajmy. Zaczynajmy. Więc... A więc... Geralt z Rivii zmierzy się teraz z nieustraszonym Borinem! Borinem. Borin mógł żyć. Dawaj. That was close. Queen. Queen. Cyk, cyk. Uderzam go za 5. Minimalne obrażenia, minimalne obrażenia. Jak widzicie, wszystko kurwa działa. Może zignij. It's super effective! Igni super effective. Na golasu. Pomyczki fajnie wylatują. Będę biegał dookoła i będę tylko skór strzelał. Genius. Dyryryry, Borek, Boromirek. Cyk ci, dyryryry. To jest takie zabawne. Trochę jakbym walczył z... O, już koniec. Jest Leto, tak takie młynki kręcił cwaniaczek. Zwyciężył Wiedźmin! Geralt! Geralt! Yes! Yeah! Czy w Kedwen do kurwy nędzy nie ma nikogo, kto byłby w stanie pokonać Wiedźmina? Zasrana banda tworzy. Samym królem będę walczył? Kedwen może nie, ale w Temerii, kto wie, ja się z nim spróbuję. Kurwa. To może być nawet ciekawe. To już jest po mnie, z tą dupą to. Jak go pokonasz, podwajam nagrodę.
Dobra, wcześniej muszę... O. Nie, od razu z nią walczę. Wyzwanie Wiedźminowi rzuciła kobieta! Służąca w elitarnych jednostkach temerskiej armii! Szłoby. Wes! Come on, szybki win. Sprawdźmy, jak na nią Igni działa pierw. Wcześniej było super efekt. Track z królobnicami bym walczył na arenie, takie mam wrażenie. Ale jest easy. Przyparłem ją do muru. A spróbujemy na nią samą. Albo nie jakimś sztylecikiem. Wyśmienity, solidny. Zardzewiały, wyważony. O, może ten z kolekcji. R. Oj. R. Kurde, coś nie wchodzą te sztylety. O, teraz wszedł. Koniec. Koniec, poddawaj się na kolana, tak jest. Tak jest, hoho. Gdybym miał paru takich duchów, podbiłbym pół świata. Tak, nagrodę, ile? Kasa, kasa, hajs, hajs. Król chciał mieć widowisko i je dostał. Szkoda, że wynik można było z góry przewidzieć. Wiedźmini nie są niepokonani. Ten jak widać jest, ale i tak była dzielna. Stawiała większy opór niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Na arenie taki miły nie był. Potraktował mnie poważnie. To prawda. Wracam do obozu. Odwiedź mnie, jeśli zechcesz. Odwiedź mnie. Oto twoja nagroda. Wracam do swoich spraw. Dzięki. Odrin. Dobra, co teraz? Ile dostałem kasy? Chyba se kurwa kpicie. Chyba prawie nic. Ja pierdolę. Pierdolę. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych. A to już sprawdzałem. Interesuje mnie. Zniszczyły dwie karawany odkąd chłopak. Dobra. To nie mam hajsu za nic póki co. Bieda. Ty ciągle monet szukasz. Co mam robić? Muszę zacząć grać w kości i pokonać tamtych ziomów pierw. On chyba nie miał skór ani takich rzeczy na sprzedaż. Sprawdźmy. Przepisy nie. Rzemiosło. Dratwa, skóra. Czyli to jest zwykła skóra, jakby co do kupienia. Tutaj naszego kochanego ziomala. O niego są oczywiście przepisy, które aktualnie zbieram i wydaję na nie moje ciężko zarobione pieniążki. Kurde, u niego się coś popsuło. Skóra też jest. O, solidne sukno. O, u niego można od razu kupować, widzicie, ćwiekowaną skórę, otwardzaną. Także git. Póki co sprzedaję wszystko, kupuję schematy. Pancerz wiarołomcy 1200. Solidny kadwański miecz. Nie, nie, nie. O, na spodnie. Te spodnie kupimy schemat. Zbroja droga, nie. Chwila, bo coś mi się już pojebało. O, jest. Mieczek kosztuje 400. Stalowy, srebrny. No i pancerz jeszcze. Pancerz kosztuje 1200, czyli jakieś 2000 golda mi brakuje. No, wciul kasy. Wciul. Muszę wszystko to sprzedawać chyba. To też wszystko sprzedam. I potem zobaczymy. Ale zanim to wszystko zrobię... Po prostu pochodzę, powykonuję questy, pozabijam potwory. To się bardziej popłaca. Wpierw wygram sobie z tymi ziomalami w kości i pójdę tam prosto zobaczyć, co tam jest. Gramy? Gramy! To jest najgorsza minimierka zaraz po siłowaniu się na rękę w tej grze. Bo nigdy nic mi nie wychodziło. Jak widzicie, pierw rzucamy kośćmi. Mam dwie pary, wymienię sobie i po jednym rzucie wymieniamy sobie, ile chcemy kości, przy okazji podbijając zakład. Mam dwie pary, wygram. Wygrałem, okej. Okay. No, zapiszemy, jeszcze wygram sobie z jednym. Pozwól się od... Zapiszemy. Jeszcze z Fragilem wygrać. Gramy? Szybko. Postaw zakład. Tak naprawdę na tych kościach idzie kupę kasy zbić, ale nie będę tego nagrywał, może, bo to jest
bez sensu. Dwie szóstki, dwie piątki. Znowu ładnek mam. On ma co? Ma podobnie, tylko ja mam mocniejsze te pary. Ja podbiję. A co, zeszalejmy? Szóstki ma tak samo jak ja. Oj, przegrałem chujowo. Dobra, jeszcze raz. Przegrałeś, widzę, że przegrałem. Gramy? Dawaj. Akceptacja. Nie będę tego wczytywał w zeszłej gry. Chyba, że teraz przegram, to wtedy wczytam. Uuu, tu widzę karetę. Przerzucam to. Stawiam na maksa. Przeciwnik poddał. No i wygrywam. Teraz mogę się zmierzyć automatycznie z tymi lepszymi tam. Powinno mi zaskoczyć to. Tak. Z Zywikiem. Nie wiem, gdzie jest Zywik. Tu jest Julian. Janik. Z tym się nie da. Sprzedawca relikwii. Idę sprawdzić tu, tutaj, to miejsce. Idzie pogadać z tym gościem, co się właśnie wsikowuje. Nie da się. O, idzie zaskoczyć. Sprawdźmy, co tu jest. Jest tu coś ciekawego? Tu się nie da przejść. Czyli można tutaj zaskoczyć na darmo. To dziwne. W tej grze nic takiego nie dzieje się na darmo. Z tego co wiem, się orientuję. To mnie trochę dziwi. Jakiś krąg. Mocy, cokolwiek nie ma. Dobra, no to... To jest dziwne, ale... It's possible. Him. Tu już byłem. Tam też jest sklepikarz jakiś śmieszny. Potrzebujesz czegoś? A nie, z tym się już zmierzyłem na rękę. Właśnie, idę się zmierzę jeszcze z tym koksem u góry na rękę. Patrz, znowu wychodzi na to, że będziemy rzucać dwie wiuchacie ciągle. O, dziwisz! Maczają palce w każdej rebelii, w każdej złej sprawie. Tam walczą. Ciągle Odrina szukają. Gotowy do akcji! Jeszcze tu spróbuję z kimś pogadać, o ile się da. W porządku. Da się. Witam. I go. Jak się służy pod Hanselten? Nikt nie narzeka, ale ciekawskich nie lubi. Co ze mną gadać, pedał? Nie, może tu siedzi. Ten taki. Wynajęli Wiedźmina? Nie. Witam. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że. Jak mi kurwa tamten gość? Kiedyś przyjdę mu zajebie. Po prostu mu wyjebie z kolana. Szczenek będzie siedział. Górny obóz Kedwen. Dobra, sejwniemy, bo tu jest chyba ten... Ojej, chciałem ci zgasić ognisko, sorry. Pogadajmy tak o siłowaniu się na rękę. Ano, pogadajmy. Bierzmy się. Ty jesteś Wiedźminem, ja najemnikiem. Żaden z nas nie walczy za darmo. Wiadomo, hajs stawiam cały. Żeby był zysk? Jak co to wczytam grę? Chuj. O kurwa, what the hell? Udało się, jest, to było tak trudne. Matko boska. Gdyby ten nilfgaardzki żołdak spod Brenny miał taką krzepę jak ty, byłbym dziś kupą z bielałych kości. Na szczęście dla ciebie stawką były tylko pieniądze. Chyba tylko Numa miałby z tobą szansę na rękę. Numa? Cyrkowiec. Zwą go mocarny Numa. Ma uścisk i madła, ale powiadają, że oszukuje. Ta? W jaki sposób? Podobno bierze jakieś eliksiry wzmacniające, ale dowodów nie ma. Może kiedyś się z nim zmierzę. Pewnie ty najlepiej będziesz wiedział, czy używa siły mięśni, czy alchemii. Cały obóz oszalał na okay. Zapiszmy stan gry. I tupami między namiotami krążą, jakby to było to Idę pogadać z Fes. A potem już potem standardowo tam za miastem chodził, zabijał te potworki. Bo trochę zleceń na nie było. O wiem, po Fes pójdę do burdelu i zrobię ten tam z tą monetą. Motyw. Otwórz. No także. Zbieramy golda. Trzeba farmić.
coś strasznie zbugowane przechodzenie między tymi jakby poziomami. Znowu kamień. Kurwa, wlazłem w ognisko. Witaj, Geralt. Witaj, Geralt. Witaj, Wes. Co słychać u niebieskich pasów? Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte. To był świetny pojedynek. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No co ty? Przegrać z Wiedźminem to żaden wstyd. Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Kurwa, mnie komar ugryzł. Może powinnam wykorzystać okazję. Nie mam czasu, to jest Wiedźmin, to trzeba zabijać potwory, a nie z dupami się tam nie mam czasu. Baraszkować. Żałuj. Może innym razem. Co robi? No właśnie, nie ma czasu, pierdolę. Trzeba ekspić. Gdzie? Trzeba ekspić. Dobra. To nie. To nie. Zgnij sobie, wygryk się. Nie. 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 O Boże. Boże, 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 Bożenko. Nie ma tego questu. Dobra, to nic. Może w burdelu trzeba było coś zrobić z monetą, jakieś triki. Poprzechadzam się gdzieś tu dookoła, może coś znaleźć ciekawego. To w RPGach bywa. To jest właśnie najfajniejsze, że można się po prostu wybrać gdziekolwiek człowiek chce w danym momencie i gdzie natrafić na wiele ciekawych rzeczy. Taki słupek. Fajny słupek, nie? Fajny. Także spróbujmy od tej strony. Jakieś potwory wyskoczą, zapierdolą mnie. Czy to wykorzystam zwykły save? Kurwa, już się zgubiłem. Może tu? Może tu? Gdzie ja jestem? Jak mi wyskoczą harpie, bo już słyszę takie jakaś chata stara, już się boję. Ile nam zostało czasu? Jeszcze chwilka. Kajoje. Co tu się dzieje? Jakaś plaża. Stąd widać jakiś obóz. Pytanie, co to za obóz? Tak, to jest ta plaża, gdzie ten, może tutaj godzinę przed północą. Coś tam, to będę musiał medytację potem dać i odpocząć, ale najpierw chcę sprawdzić jeszcze tą chatę. Chatkę, dziwatkę. O, to jest jakaś jaskinia. A nie jaskinia, jakiś koleś leży. Widać. No nic, se leży, no. Aj, mi łapa swędzi od tych komarów, Boże. Nie wejdę tu. To nic, to nic. Co to za chata? Chata na klifie. Coś tu jest? Medalion. Nic nie ma. Nic tu nie ma. Pewnie w nocy jak przyjdę to użyj yard. O! O! That's interesting. Schowaj mieczek. Spokojnie, Wiedźminie, spokojnie. Zejdź. O! Właśnie to są te znajdźki, o które mi chodziło. To jest to. Ale wiecie co? Kontynuujemy w następnym odcinku. Niestety. Do zobaczenia.